Nie, nie, ja myślę, że teraz otworzymy dyskusję, że będą pytania, to akurat będzie możliwość udzielenia odpowiedzi. Proszę uprzejmie, czy ktoś w sprawie materiału, który został przedłożony? Nie widzę. Proszę, radny Kolecki, Artur. Dziękuję, panie przewodniczący, panie marszałku, szanowni państwo. Lotnisko w Szymanach to niewątpliwie jedna z najważniejszych inwestycji, które mają na celu włączenie nas do tego obiegu komunikacyjnego, do przełamania tej bariery wykluczenia komunikacyjnego. Sprawa ta toczy się od wielu lat i ciągle jest niezałatwiona. Składają się na to jakieś obiektywne trudności, które wszyscy się spodziewaliśmy i które tutaj z informacji przedstawianych na każdej sesji przez pana marszałka Wróblewskiego widać jakby zabiegi zarządu, żeby te kwestie rozwiązać. Jakby ten problem ze spółką Mazury niestety zalicza się do tych problemów, tych trudności, tych kłopotów, które sami sobie na głowę sprowadziliśmy i teraz z pasją staramy się ten kłopot za publiczne pieniądze rozwiązać. Ale musimy, to jakby nie uciekniemy od doszukiwania przyczyn tego, dlaczego tych kilka lat temu, pomimo takich głosów ostrzegawczych, niskiej wiarygodności tej spółki, która miała to realizować, dlaczego jednak doszło do tego, że zarząd powierzył jej tak ważne zadanie. Dzisiaj bowiem jesteśmy w takiej sytuacji, że chociaż mamy jeszcze, mam nadzieję, że nie tylko teoretycznie, szansę na zrealizowanie tego projektu, to niestety projekt ten zalicza się do projektów wysokiego ryzyka. Istnieje przede wszystkim teraz ze względu na te obiektywne trudności, na te decyzje środowiskowe. Ja chciałbym tutaj zapytać pana marszałka, jak długo trwała jakby proces uzyskiwania decyzji środowiskowej, jeśli chodzi o projekty chociażby dróg wojewódzkich, bo wiemy, że za chwilę będzie informacja na ten temat. Wiemy, że to także w tamtych projektach jest to największy problem. I czy ten rok, który mamy na to, żeby tą decyzję środowiskową uzyskać, na pewno wystarczy na to, żeby to skutecznie przeprowadzić, mając świadomość tego, że lotnisko w Szymanach leży w obrębie Natury 2000. My jako klub opozycyjny mam wrażenie, że na każdym etapie staramy się wspierać zarząd pomimo naszych zastrzeżeń w tych działaniach. Niemniej jednak ten kredyt zaufania z naszej strony nie jest jakimś takim jakby bezapelacyjnym i na zawsze udzielany tym kredytem. Dzisiaj bowiem chcemy się wstrzymać od głosu przy tej informacji na temat realizacji projektu Szymana. Zbyt wiele jest bowiem, jakby stanęliśmy w obliczu w takiej sytuacji, że zbyt jakby już niewiele od nas zależy. Że te kilka lat mamy stracone przy realizacji tego projektu. Chciałbym oczywiście, żebyśmy za rok mogli odetchnąć z ulgą i powiedzieć, tak, jest podpisany projekt i jakby znów wracamy do gry, bo to wtedy tak naprawdę za rok wrócimy do gry. Wtedy już
kiedy tylko od nas będzie zależało, czy firma, która przyjdzie realizować, rozbudowywać ten pas, zrobi to tak, jak należy. Ten rok, który teraz jest przed nami, tak naprawdę od nas nie zależy. Teraz to rozmowy z firmami ekologicznymi, czy z stowarzyszeniami ekologicznymi, z Dyrekcją Ochrony Środowiska, po to, żebyśmy mogli tą decyzję środowiskową uzyskać. Jeszcze jedna kwestia, którą chciałbym poruszyć, to kwestia tych połączeń kolejowych. Cieszymy się bardzo, że tutaj na tym etapie, na tym odcinku Olsztyn, Szczytno, same Szymany, jest to połączenie. Pamiętajmy jednak, że i o tym zawsze mówiliśmy, że lotnisko w Szymanach nie ma być tylko dla Olsztyna lotniskiem, bo to mijałoby się z ideą powstania tego lotniska. Wiem natomiast, że połączenia kolejowe na odcinku chociażby ze Szczytna do Pisza tak naprawdę kwalifikują się już do zamknięcia, do włączenia tam zerowej prędkości jako takiej obowiązującej, są w katastrofalnym stanie. To nie są jakby kwestie, które do nas należą wprost, bo właścicielem jest linii kolejowych jest państwo. Niemniej jednak zwracam uwagę na to, że dla realizacji tego projektu, dla całej jakby inwestycji jako lotniska w Szymanach, te połączenia z tą wschodnią częścią województwa też są kluczowe. Stąd mówię, my dzisiaj się wstrzymamy z głosowaniem nad tą informacją, wierząc ciągle, że ona się zakończy powodzeniem. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie. Czy ktoś z radnych jeszcze chciałby zabrać głos? Proszę, panie marszałku. Panie Przewodniczący, Wysoki Sejm, Szanowni Państwo, oczywiście wstrzymanie się od głosu klubu PiS nie pomoże nam ani nie zaszkodzi w tym procesie. Natomiast chcę powiedzieć i przypomnieć Państwu, jeszcze raz wrócić do tej historii sprzed paru lat. Ja już o tym wielokrotnie mówiłem, ale wydaje mi się, że Państwo jakby co chcecie to pamiętacie, a czego nie chcecie to zapominacie. Otóż chcę powiedzieć i przypomnieć Państwu, że na etapie, kiedy programowaliśmy regionalny program operacyjny, dysponowaliśmy mianowicie takimi danymi, takimi materiałami przygotowanymi, zaznaczam, nie przez nas, tylko przez specjalistyczną firmę, która wtedy oszacowała, że lotnisko w Szymanach powinno nas kosztować około 300 milionów złotych. Rozporządzenie, które regulowało proporcje dofinansowania tego rodzaju inwestycji w Polsce, przewidywało, że możemy w 50% sfinansować to przedsięwzięcie. Myśmy oczywiście bardzo szybciutko skalkulowali jako zarząd województwa, czy jesteśmy w stanie jako samorząd województwa wyłożyć 150 milionów złotych wkładu własnego do tego przedsięwzięcia i zrealizować go zważywszy na ówczesne warunki, a mianowicie takie, że były olbrzymie zawirowania wokół tej spółki, która tam funkcjonowała, zadłużenia nieopłacone, część nieopłaconych urządzeń, które były zakupione i tak dalej, i tak dalej. I wtedy naturalnym wydawało się, że w Polsce, i takie były zapowiedzi również polityków, że w Polsce będziemy mogli realizować przedsięwzięcia, że powinniśmy tego rodzaju przedsięwzięcia realizować w partnerstwie publiczno-prywatnym. Dlatego też rozpoczęliśmy poszukiwanie inwestora dla spółki tej porty lotnicze, ówcześnie porty lotnicze Szymany, obecnie ta spółka nazywa się trochę inaczej, po to, żeby jako partner wszedł w to przedsięwzięcie i w sposób profesjonalny przygotował czy zrealizował projekt. Więc decyzja była taka, czy robimy w ogóle, czy jakby rezygnujemy w ogóle z budowy
tego portu, bo 150 milionów złotych to naprawdę zbyt wielka kwota, ażeby samorząd województwa mógł ją wyłożyć z budżetu. Czy też poszukujemy innego rozwiązania? Na ten czas wydawało się, że to rozwiązanie zostało znalezione. Co do wiarygodności partnera, próbowaliśmy zweryfikować różnymi sposobami. Nie będę może do tego wracał, natomiast chcę powiedzieć, jeśli dobrze sobie przypominam, to praktycznie decyzje co do przekazania naszych udziałów samorządu województwa dla spółki, to decyzje zapadały jednogłośnie i decyzje zapadały na sali sejmiku, a nie w gabinecie marszałka, ani na sali posiedzeń zarządu. I to też trzeba, szanowni państwo, pamiętać, że tak było. Natomiast ja nie jestem w stanie powiedzieć, co spowodowało, że główny udziałowiec spółki w Szymanach jakby zmienił w pewnym momencie swój front i zmienił zdanie co do inwestowania w ten obiekt. Przypomnę, że lata 2009-10 to ogólnoświatowy kryzys gospodarczy. Być może to miało wpływ na postawę udziałowca, który prowadzi firmy notowane na giełdach europejskich. Być może sam udziałowiec zweryfikował pogląd na temat dochodowości ewentualnie tego przedsięwzięcia. Trudno mi powiedzieć, natomiast na pewnym etapie uznaliśmy jako zarząd województwa, że ten udziałowiec stracił swoją wiarygodność, bowiem nie realizował tego, na co się wspólnie umówiliśmy. W międzyczasie sytuacja zmieniła się na tyle, że zmieniło się rozporządzenie, dzięki któremu możemy w 76% dofinansować to przedsięwzięcie, nie w 50%, a w 76%, co stanowi moim zdaniem olbrzymią różnicę. Poza tym zleciliśmy, jakby sami uznaliśmy, że to lotnisko trzeba może budować modułowo i trzeba ograniczyć w sposób taki dość radykalny zakres tej inwestycji. I dzisiaj mówimy o wykonaniu tej inwestycji za około 200 milionów złotych. Oczywiście ostatecznie będziemy wiedzieli, ile to będzie po skosztorysowaniu, po wykonaniu dokumentacji technicznej. Reasumując, oczywiście ja nigdy nie powiedziałem ani parę lat temu, ani teraz tego nie mówię, że to nie jest zagrożona inwestycja, bowiem w Polsce budowanie lotniska jest rzeczą bardzo trudną, a szczególnie budowanie lotniska na Warmii i Mazurach, gdziekolwiek byśmy go nie spróbowali posadowić, bo były różne teorie, gdzie to lotnisko ma być. Zaręczam państwu, że takie same kłopoty środowiskowe, jakie my mamy, czy możemy mieć, byłyby w tych innych miejscach potencjalnej lokalizacji. Już pomijając fakt, że Komisja Europejska postawiła nam bardzo wyraźne pytania, wręcz ultimatum. Zapytała, jak w dokumencie, gdzie w województwie warmińsko-mazurskim, w dokumencie rządowym program rozbudowy czy rozwoju sieci lotnisk Rzeczpospolitej Polskiej do roku 2020, gdzie na Warmii i Mazurach jest wskazana lokalizacja lotniska. Odpowiedzieliśmy, że w Szymanach koło Szczytna. Więc odpowiedź była taka: albo wpisujecie do regionalnego programu operacyjnego konkretnie Szymany, albo nie mamy o czym mówić o finansowaniu jakiegokolwiek innej lokalizacji. Więc to też przypominam, bo pewne rzeczy ulatują. Pamiętacie państwo, że prosiliśmy Komisję Europejską o to, żeby pozwoliła dofinansować porty lokalne Olsztyn, Elbląg i Kętrzyn. Niestety tu było absolutne weto, bowiem Komisja Europejska miała dość smutne doświadczenia z dofinansowania lotnisk w byłej NRD, gdzie rzeczywiście te porty lotnicze dofinansowywano, a potem one po prostu zarosły trawą, bo nie było
nie było wygenerowanego potoku pasażerów należytego. Chcę powiedzieć, Szanowni Państwo, jeszcze raz podkreślić, że rzeczywiście tak jak był wcześniej, tak nadal ten projekt jest obarczony wysokim ryzykiem. Natomiast moim zdaniem no nie będziemy z tego powodu załamywać rąk, tylko będziemy robić wszystko, żeby swoimi siłami tą inwestycję zrealizować. Oczywiście kluczem są, tak jak tutaj pan marszałek Wróblewski powiedział, kluczem jest raport oddziaływania na środowisko w tej chwili, bowiem wydaje się, że wszelkie inne kwestie mamy już za sobą z mniejszymi czy większymi kłopotami. Niemniej jednak w pobliżu Natury 2000 da się budować każdy obiekt, tylko trzeba udowodnić, że nie ma innej alternatywy, więc ja mam nadzieję, że tutaj zarówno uwzględniając ten fakt, jak i uwzględniając kwestie środowiskowe, być może będziemy musieli wykonać szereg kompensat, ale że to lotnisko da się posadowić, bo na dzisiaj innej alternatywy nie ma. Dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Jeszcze dwa słowa radny Pajecki. Dziękuję bardzo. Panie marszałku, ja najpierw zacznę od tego, co wspólne mam pana wystąpienie. Też uważam i myślę, że moi koledzy z klubu również, że jako alternatywy dla i tej lokalizacji i w ogóle dla tej inwestycji, jeśli chodzi o lotnisko, nie ma. Ja również nie wierzę w jakieś mityczne, inne lokalizacje dla lotniska regionalnego. Tutaj pojawiały się kwestie pod Olsztynkiem budowania lotniska. Pomijając kwestię tego, komu miałoby ono służyć, to no, jakby czekam na objawienie się takiego inwestora, który tam miliard złotych wyłoży, bo przecież środków europejskich na to nie będzie, i wybuduje takie lotnisko. No niemniej jednak jakby dwie kwestie chciałbym być może dopytać, być może mieć po prostu inne zdanie na ten temat, ale no tutaj pan marszałek był łaskawy powiedzieć, że przystępując do poszukiwania partnera dla budowania tego lotniska zrobiono specjalistyczne, czy wyspecjalizowane firmy zrobiły badania, które mówiły, że będzie to kosztowało 300 milionów, w związku z tym my musielibyśmy wyłożyć 150 milionów. No niemniej jednak rok temu, kiedy stanęliśmy wobec decyzji o tym, że sami budujemy to lotnisko, no dosyć gładko przyszło panu marszałkowi zredukowanie tego lotniska do budowy go modułowo i w związku z tym ograniczenia kosztów, więc być może i te kilka lat temu można było od takiego punktu wyjść, że budujemy za mniejsze środki i w związku z tym budujemy sami. A co do wkładu, to ja nie jestem w stanie, teraz nie pamiętam tych decyzji Komisji Europejskiej co do wkładu własnego, czy tego podziału 50 na 50, czy 75-25, ale to też nie jest decyzja sprzed roku, czy nawet, to też jest decyzja, tak mam wrażenie, sprzed przynajmniej 2-3 lat, że zmieniły się te proporcje, 75-25. Ja tu, ale tu się mogę mylić, ale mam wręcz wrażenie takie, że my jakby przystępując do tego, do włączenia spółki European Business Partners do tego projektu, gdzieś tam w tyle głowy już była taka informacja, taka zapowiedź, że zmienią się te proporcje. One jeszcze formalnie nie funkcjonowały, ale, no, ale tutaj, ja tutaj przepraszam, też głowy nie dam za to, ale coś takiego mi się po głowie chodzi. Co do naszego wsparcia, tak, my wspieraliśmy od początku i cały czas wspieramy ten projekt, tę inwestycję, ale no, jakby no, nie da się uciec od tego, że to zarząd ma narzędzia do tego, żeby i zweryfikować spółkę i sprawdzić te wszystkie kwestie związane z podejmowaniem chociażby tego partnerstwa publiczno-prywatnego, no, do którego niestety
myślę, że w całym kraju nie mamy szczęścia póki co dobrze tego przeprowadzić. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę Panie Marszałku. Szanowni Państwo, ja nie próbuję nikomu udowodnić, że czas, który poświęciliśmy na partnerstwo z firmą EBP, czyli partnerem strategicznym w spółce, która miała budować lotnisko, to nie jest czas stracony. Nie mam co do tego wątpliwości, nikogo nie chcę do tego przekonywać. Tylko zadaję pytanie proste. Czy na etapie tym, w którym byliśmy kilka lat temu, kiedy pojawił się inwestor, który zaproponował, że właśnie w tym partnerstwie publiczno-prywatnym wybuduje port lotniczy, czy na tamtym etapie Państwo mówiliście nie, róbcie to sami, tak? Bo jeśli ja pamiętam, oczywiście myśmy argumentowali, przedstawiali wszystkie warianty za i przeciw. Ja pamiętam, że była akceptacja do takiego rodzaju działania. Bowiem ja do dzisiaj uważam, że samorząd województwa nie jest powołany po to, żeby tworzyć przedsiębiorstwa, spółki, które będą prowadziły działalność gospodarczą. My nie jesteśmy od tego. Jesteśmy od tego, żeby właśnie znaleźć partnerów, żeby w sposób profesjonalny, oparty o zasady konkurencyjności, oparty o zasady działalności gospodarczej, takie działania prowadzić. Natomiast i tylko dlatego zdecydowaliśmy się powołać spółkę samorządową i realizować ten projekt w taki sposób, bo po pierwsze jest to strategiczny projekt, a po drugie okazało się, że w inny sposób nie jesteśmy tego w stanie zrealizować. Więc o tym mówmy, bo dzisiaj oczywiście mądry Polak po szkodzie, tak? Dzisiaj można powiedzieć tak, no rzeczywiście trzeba było wtedy od razu powoływać spółkę samorządową. Tylko że dyskutowaliśmy wszyscy na ten temat i uznaliśmy wspólnie, zarząd nie zrobił niczego wbrew woli sejmików województwa. Natomiast dzisiaj natomiast co do tych tam 76% czy tego, to naprawdę na etapie, oczywiście możemy to sprawdzić, pokazać datami, na etapie podejmowania decyzji, że ma być to partnerstwo publiczno-prywatne, to było 50-50 i co do tego nie mam wątpliwości, są zapisy zresztą w regionalnym programie operacyjnym, w dokumentach około tych programowych, także co do tego nie mam najmniejszej wątpliwości. Mieliście Państwo również te informacje nie inne niż zarząd województwa. Dziękuję uprzejmie. Nad projektem uchwały szczegółowo pochyliła się Komisja Strategii Rozwoju, która pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. W tym momencie poddaję projekt uchwały pod głosowanie. Proszę o wciśnięcie naciśnięcia przycisku. Proszę o wynik. 21 za, przy 4 wstrzymujących. Projekt uchwały został przyjęty.